Cześć wszystkim, pokój Wam. Znajduję się teraz na ulicy Krakowskie Przedmieścia, a tuż za sobą widzicie Kościół Świętej Anny, czyli Kościół Akademicki. Na jego drzwiach jest napisane, że zapraszają właśnie na warszawską pielgrzymkę akademicką, która zaczyna się tutaj właśnie mniej więcej 4 sierpnia i ona idzie aż do 15 sierpnia do Częstochowy. Natomiast to, o czym dzisiaj chciałem właśnie Wam opowiedzieć, to jest sam Kościół Świętej Anny, czyli jego historia. No jest taki dzień, że właśnie mamy idealny moment do nagrania tego filmiku, z uwagi na fakt, że jest bardzo cicho, tutaj nie jeżdżą akurat autobusy, więc jest to moment wręcz idealny. To, co widzicie z przodu, to jest fasada, która ma w sobie kilka elementów. Potem, jak przybliżę Wam i pokażę dokładnie, jak to wszystko wygląda, to na samej górze jest napisane AS, czyli niektórzy ASA, to generalnie jest to Santa Anna, czyli Kościół Świętej Anny, Święta Anna po prostu. Niektórzy mówią, że to Stanisław August, ale to najprawdopodobniej, jako że to jest Kościół Świętej Anny, to też jest Święta Anna. Te 4 figury, które widzicie, jedna za moją głową i 3 pozostałe, to są wszyscy apostołowie, znaczy w sensie nie wszyscy apostołowie, tylko 4 ewangelistów, czyli apostołowie. Spośród nich jeden jest to apostoł, którego twarz jest twarzą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli jest to twarz łatwa do zauważenia z uwagi na fakt, że ta twarz to też jest bez brody i jest po prostu gładka w porównaniu do wszystkich pozostałych, bo wszyscy pozostali są po prostu, mają wielkie brody. To są jakby te 4 ewangelistów. Natomiast jeżeli wchodzimy do samego środka kościoła, no to mamy tam bardzo ciekawą kapliczkę Matki Boskiej oraz kaplicę wybitnego polskiego błogosławionego, czyli Władysława Zgilniowa, który był Bernardynem. Zaraz dlaczego też tutaj wszystko to zaczyna się wkrótce łączyć jakby w jedną historię. On był Bernardynem, który tutaj w tym kościele także był kaznodzieją. Był osobą niezwykle skromną i wybitną pod względem właśnie prowadzonych przez siebie kazań. Był przyjacielem Anny Mazowieckiej, czyli fundatorki tego kościoła, a zarazem był znany z tego, że jakby promował przede wszystkim kazania w języku polskim, co w owych czasach nie było wcale takie popularne, bo to dopiero jakby z czasem się zmieniało i z czasem okazywało się, że w zasadzie tak naprawdę można prowadzić i tworzyć komilię właśnie w języku polskim, żeby były bardziej zrozumiałe. Co potem stało się tak naprawdę praktyką i jest obecnie również stosowane. Czyli jak wchodzimy do samej księżnej Anny Mazowieckiej, to ona była fundatorką kościoła Bernardynów. On był kościołem świętego Bernarda na początku. Z czasem jednak spłonął i został przebudowany asumptem kolejnej Anny, czyli już mamy tak, Święta Anna to jest dopiero po spaleniu, odbudowaniu, staje się jakby główną patronką kościoła i jest odbudowana dzięki dofinansowaniu Anny Radziwiłłówny, czyli trzeciej Anny. Mamy Annę Mazowiecką, Świętą Annę jako patronkę i Annę Radziwiłłówne, czyli drugą z fundatorek tego kościoła. Jeżeli chodzi o to, jak to się wszystko zmieniało, no to tutaj najbardziej jakby takim spektakularnym momentem było właśnie przebudowanie tej fasady i na to zdecydował się Stanisław August Poniatowski, ale co ciekawe, to nie on nie był fundatorem głównym tej przebudowy, tylko właśnie Józef Kwieciński, który na Mariensztacie, pokażę Wam w jednym z odcinków zapewne, gdzie miał swoje lokum, zajmował się wydobywaniem piasku z dna Wisły i akurat był to już wiek bodaj 18, więc dawno już po potopie. W efekcie czego, jak zaczęto wydobywać piasek i jego to, że tak powiem, przedsiębiorstwo w dzisiejszym tego słowa znaczeniu wydobywało piasek, wydobyło również po prostu skrzynię ze złotem i ta skrzynia, tak mówiło się przynajmniej, i ta skrzynia dała mu wielkie bogactwo, w efekcie czego król Stanisław August Poniatowski powiedział, no dobrze, jeżeli masz takie bogactwo, to może chciałbyś, drogi sąsiedzie, tutaj był właśnie zwrot jasno pokazany, drogi sąsiedzie, może chciałbyś sfinansować to. I rzeczywiście finansował fasadę Józef Kwieciński. To jest napisane w tym stwierdzeniu nad wejściem głównym. Po łacinie jest to wszystko opisane. Natomiast jeżeli popatrzymy, to potem ten kościół z upływem lat nadal on pełnił bardzo ważną funkcję.
przed nim, jakby w międzyczasie, jeszcze tutaj akurat pominąłem, to miały miejsce wszystkie właśnie hołdy lenne. No tutaj po prostu rozstawiano wielki taki coś w stylu łuku triumfalnego i po prostu w tym miejscu mniej więcej miały miejsce przed samym kościołem właśnie te hołdy lenne. Co więcej, jak już nastała czas II wojny światowej, no to ten kościół był zawsze bardzo pełen ludzi i to akurat tak jak niechętnie Niemcy nie wpuszczali za bardzo do kościołów i kościoły były raczej zamykane, tak akurat ten kościół był takim swoistym wyjątkiem na tej mapie i właśnie tutaj w tym kościele także bardzo dużo ludzi się gromadziło. Zawsze na tych mszach w trakcie II wojny światowej tutaj bardzo było dużo ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o to potem, co działo się tu w trakcie Powstania Warszawskiego, to mniej więcej w tym miejscu, z tego miejsca ostrzelano, tak jak siedzimy, z tego miejsca ostrzeliwano Zamek Królewski i tutaj stare miasto, mniej więcej w tym kierunku ostrzeliwano. No i to rzeczywiście było takie miejsce jakby związane z czasem powstania. Potem nawet planowano to zdetonować, bo są pewne miejsca, w które chciano umiejscowić dynamit, ale na szczęście się to nie udało. No i kościół, fakt, troszeczkę zniszczony, ale w porównaniu do wszystkich pozostałych kościołów to nie był zbytnio zniszczony. Udało się go dość łatwo odbudować, więc to też jest kościół, który ma właśnie takie cechy. Teraz jest bardzo ładny i dużo właśnie oryginalnych rzeczy ma w środku. Więc jeżeli macie możliwość, to właśnie tutaj przyjdźcie. Natomiast po mojej lewej stronie, czyli po waszej prawej, znajduje się, można tam wejść w takie podziemia i w tych podziemiach, no to teraz jest to też związane bezpośrednio z duszpasterstwem akademickim, tam co stało, to jest to miejsce właśnie dla spotkań studentów, bo jest to kościół bardzo związany właśnie z duszpasterstwem akademickim, bardzo dobry kościół, bardzo, bardzo dobrzy księża są, jest to kościół niezwykle znany pod tym kątem też w Warszawie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się znajduje jakby od strony zakrystii, też jest bardzo fajne miejsce, tam się rzadko wchodzi. Tam jest taki jakby tunel, przez który można wejść głębiej do zakrystii i czasami jeżeli się księży poprosi, no to można też rzucić okiem, jak wygląda sama zakrystia. Jest to wszystko, jest tam bardzo inkrustowane i bodaj intarsjowane, czyli ta sama zakrystia wygląda bardzo, jest ona w ogóle oryginalna, jest stara, wszystko skrzypi, jak się chodzi po drewnie, więc tak jest to w ogóle legendarne miejsce z punktu widzenia tego, jakie tam są przedmioty, takie te meble wszystkie, które tam się w środku znajdują. Natomiast po drugiej stronie kiedyś znajdował się, też jakby zobaczycie na filmiku, znajdował się cmentarzyk przykościelny, który potem został zlikwidowany, no a ostatecznie obecnie teraz tam się znajduje taki, powiedzmy, mały straganik, no i taka rzeźba, która jest z punktu widzenia historycznego ważniejsza od tej, znaczy starsza od tej, która jest kolumną Zygmunta, bo tam jest kolumna Zygmunta z 1644, a 43 jest kolumna Matki Boskiej, która stoi właśnie tam za dzwonnicą. A jeżeli chodzi o samą dzwonnicę, no to można na nią wejść. Jest to dzwonnica, z której jest bardzo fajny punkt widokowy i bardzo warto z niej właśnie zobaczyć, jak wygląda mniej więcej ta część Starego Miasta, którą stąd widać. Więc jeżeli tutaj przychodzicie, to właśnie wykorzystajcie tą szansę, zarówno wejść do kościoła, pomodlić się, tak samo pójść na zewnątrz i zobaczyć właśnie, jaki jest punkt widokowy na całe miasto. Natomiast to, co zaraz wam wszystko pokażę w takim pokrótce filmiku, no to jest to bardzo ciekawe miejsce z punktu widzenia właśnie tego, że to duże z elementów, które przetrwały. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak budowano tutaj trasę WZ, no to część kaplicy, jeżeli zwrócicie uwagę na przykład w kaplicy świętego Władysława Zgielniowa, no to tam się ona rozpada i cały czas trzeba nad nią pracować, bo jak budowana była trasa wschód-zachód, czyli WZ, no to została zaburzona jakby konstrukcja i trzeba bardzo uważać, bo się po prostu część kaplicy po prostu osuwa. Więc jeżeli chodzi o to całość, no to bardzo warto to miejsce zobaczyć. Jest to dużo właśnie do zobaczenia. Jest to kościół legendarny, a jeżeli chodzi na przykład studentem, no to bardzo warto też przyjść na te spotkania akademickie, które tutaj się odbywają, bo one mają bardzo są znane w całej Warszawie. Więc zapraszam was do tego kościoła. Przyjdźcie, pomódlcie się, zobaczcie. Przyjdźcie na samą wieżę. Zobaczcie te wszystkie kurzianki i zakrystie i mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli tak, no to zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i generalnie miejcie dobry dzień, pokój wam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.